Cześć wszystkim, dzisiaj na temat tego, czy Krzysztof Piątek sobie poradzi w Milanie, czy da radę, czy to nie są za wysokie progi, czy nie za wcześnie tak naprawdę na transfer do tak dużego klubu, chociaż Genua to też był duży klub. No właśnie, na temat przyszłości Krzysztofa Piątka, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wszyscy wiemy, że Krzysztof Piątek przeniósł się praktycznie tutaj do Milanu. No jeszcze kiedy to nagrywam, to trwają ostatnie rozmowy. Praktycznie za kwotę 40-45 milionów euro, tam są różnego rodzaju warunki, pójdzie na pół roku na wypożyczenie, później zostanie definitywnie sprzedany. Pewnie Milan też chce sprawdzić, jak on się sprawdzi tak na boisku, czy dalej będzie strzelał bramki, czy tą formę strzelecką uzyska, i pewnie ta umowa ma różne zmienne, tak jak dalej będzie zdobywał bramki, no to Genua otrzyma potężne pieniądze. No i teraz jest największe pytanie w Polsce, tak wśród kibiców, czy Krzysztof Piątek da radę, czy to nie są za wysokie progi. Teoretycznie tak, gdyby ktoś dostał propozycję, no to od razu by poszedł, tak? Ale historia pokazuje, że to nie zawsze, tak? Nie zawsze po prostu pójście tutaj do takiego klubu z najwyższej półki jest dobre. Warto wspomnieć tutaj chociażby o Gliku, tak? Który gdzieś tam był w rezerwach nawet Realu Madryt, tak? Gdzieś po prostu w tych młodzikach się otarł, a później nawet wrócił do Polski, później znów wyjechał za granicę. Także to nie jest do końca tak kolorowo, tak? To, że od razu przyjdzie duży klub po ciebie, to nie oznacza, że po prostu sprostasz tym wymaganiom, tak? No to są bardzo mocne tak naprawdę wymagania. Nawet zobaczcie sobie na Ronaldo. Ronaldo poszedł do Juventusu Turyn. Miał to doświadczenie, tyle lat grał na takim wysokim poziomie, największe mecze, największe stawki, i dopiero później po którymś tam meczu się rozkręcił, a Wojtek Szczęsny mówi o tym, że on praktycznie 2 godziny przychodzi przed wszystkimi do klubu i jeszcze pozostaje, tak? Jak wszyscy już jadą do domu, to on jeszcze zostaje w klubie. Także zobaczcie, on mając takie doświadczenie, poziom Ronaldo, i tak przyjeżdża wcześniej do klubu, trenuje więcej, tak? Po to, żeby dać radę w Juventusie, i tak jeszcze się na początku nie strzelał bramek, tak? Wszyscy go krytykowali, że nie strzelał. Także jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, ja uważam, że to jest bardzo dobry krok dla niego, tak? Ponieważ było widać, że on ma ogromny potencjał. To jest ciekawa sytuacja, ponieważ Michał Probierz, on mówił tak, że jakbym komukolwiek powiedział, że on będzie warty 60 milionów euro w Polsce, to by wszyscy mnie wyśmiali, uznaliby mnie za szaleńca, tak? No niewątpliwie, no, Michał Probierz przeciera tak naprawdę szlaki, tak? Zresztą dzięki temu, że praktycznie Piątek tutaj awansował, po prostu poszedł dalej, to Cracovia otrzyma dodatkowe pieniądze. Tam się mówi, że to będą dodatkowe, to będzie dodatkowe kilka milionów euro, bo tam chyba Cracovia taką klauzulę ma w umowie, jak był sprzedawany ten piłkarz, że chyba 8% od następnego transferu trafi do Cracovii, i dzięki temu Michał Probierz awansował tutaj praktycznie do zarządu, tak, Cracovii. Nie tylko jest trenerem, ale będzie pełnił funkcję menadżera, coś takiego na wzór Wielkiej Brytanii, także jest menadżerem, odpowiada za transfery, a także za prowadzenie klubu. Natomiast to, że Michał Probierz ma rękę tak naprawdę do piłkarzy, o tym wszyscy praktycznie widzieliśmy, chociażby w Jagiellonii, Białystok, gdzie wcześniej pracował. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, ja myślę, że tak, że nie ma co czekać, tak, że on ma swój czas tutaj, że jest naładowany tą energią, absolutnie bił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o Serie A, bombał tych bramek mnóstwo, bił wszelkie rekordy, tak? Nawet tutaj był lepszy niż Szewczenko, który tam na początku lat 2000 przychodził do Ligi Włoskiej. Natomiast no nie ma co trzymać tak naprawdę, można powiedzieć, ptaka w klatce, tak? No nie mówię o ptaku tak przyrodzeniu, tylko w sensie zwierzęcia. Ptaka w klatce nie ma co trzymać. Jeżeli rzeczywiście on ma taki talent, to trzeba mu pozwolić się rozwijać. I to jest według mnie dobre, tak? Wiadomo, że Genua chciała po prostu zrobić na tym biznes, tak? No bo to jest świat piłkarski, to wiadomo, że to są transfery, kupno-sprzedaż zawodnika. Czy później by sprzedali za pół roku, byłby droższym zawodnikiem, czy to dobrze zrobili, żeby w tej formie strzeleckiej? No tak powiedziałem, tam były zmienne tego kontraktu, więc Milan tak się nie da wrzucić na minę, że sprzedadzą Piątka, a Piątek nagle przestanie strzelać. A poza tym w piłce nożnej to nie jest tak, że jak on strzela bramki, nagle po prostu przestanie strzelać
bramki. Problem jest taki, że tutaj kontuzja, tak? Gdyby miał kontuzję, to rzeczywiście byłby to duży problem, no bo bym musiał wtedy wracać do formy. Natomiast Piątek, on jest, według mnie, to jest bardzo dobry zawodnik, ale my często mówimy dobry zawodnik, tak samo w tych szkółkach trenerskich, ale nie patrzymy na kwestię psychologiczną, tak? Psychiki. Piątek wie dokładnie, czego chce po prostu, tak? On jest stabilny emocjonalnie, on jest głodny bramek, zna swoje miejsce. Ja powiem tak, wiele osób tak naprawdę nie doceniało go w Polsce. On miał ogromny potencjał, ale nie mógł tego potencjału tak pokazać w Polsce, tak? Gdzieś Krakowiak była na 8 miejscu w Ekstraklasie, więc on nie mógł tak pokazać tego potencjału, natomiast jak poszedł do Włoch, to właśnie wyszczelił ten potencjał. Teraz jak pójdzie do Milanu, być może jeszcze bardziej ten potencjał wyszczeli, tak? A przynajmniej będzie mógł się realizować. Po prostu, jeśli chodzi o tych piłkarzy, którzy są w Genui, z całym szacunkiem do nich, on wyrasta poza ich umiejętności i talent, i naturalną koleją rzeczy było to, żeby po prostu poszedł dalej, tak? Nie ma co czekać w tym przypadku. No zobaczmy sobie na Pogbę, tak? Na Pogbę, co ja mówię z Pogbą? Na Mbappé, który przecież był w AS Monaco, dzisiaj jest PSG. No to jest 19-latek, który ma w wieku 19 lat, lepsze statystyki praktycznie niż Ronaldo i Messi w tym wieku. Także każdy piłkarz to jest inna historia, inny przypadek, inną miarką trzeba traktować, tak? My w Polsce mówimy, no, czy powinien wyjechać za młodu, czy zostać w Polsce, a może powinien się ograć, a Robert Lewandowski był królem strzelców, z Lechem wszystko zdobył i tak dalej. Różne są tak naprawdę drogi, jeśli chodzi o karierę. Ja uważam, że bardzo dobrze, ponieważ on by się dusił, by tak naprawdę męczył się w tej Genui, bo widać, że wyrasta ponad tutaj tą drużynę. Chociaż tam przyszedł nowy trener, a więc Prandelli, także ja nie wiem, czy on by jakby był pod wodzą Prandelliego, tutaj to by nie był lepszy. Co ciekawe, w Milanie trenerem jest Gattuso, który nawet składał tutaj papiery, bo chciał pracę w Polsce jako trener, tak? Nie wiem, czy to była reprezentacja, czy to było o reprezentację, tak? Przesłał taki faks, czy do Polski, jednego z polskiego klubu, że chciał się tutaj ogrywać jako trener, a tutaj się świetnie sprawdza w Milanie. Natomiast ja uważam, że to i tak jest za mało, tak, jeśli chodzi o Piątka, że Milan to będzie kolejny przystanek w jego karierze, on pójdzie dalej. Nie wiem czemu, ale cały czas mi się po prostu kojarzy, że on trafi do Barcelony, tak? On pasuje troszeczkę tą charakterystyką, nie wiem, czy by tutaj królewcy go pozyskali. Widać, że Florentino Perez ma jakieś po prostu blokadę co do Polaków, tak? Robert Lewandowski zwlekał z pozyskaniem go. Dzisiaj praktycznie Robert jest nie do wyciągnięcia, bo ma sztywny kontrakt z Bayernem, Bayern się nie zgodzi go puścić. Piątka też mógł przecież Real zakontraktować, to nie jest tak. Chociaż trzeba sobie powiedzieć wprost, że Włosi też myślą tak naprawdę tutaj lokalnie, to znaczy to, co powinny teoretycznie każde ligi robić. W Polsce wszystkie kluby powinny dostarczać jakby Legii, Lechowi tych najlepszych piłkarzy. W Niemczech to jest Bayern i Borussia, najlepsi piłkarze powinni iść do Bayernu czy Borussii. Natomiast rzeczywiście we Włoszech pomyślano w ten sposób, także jak występuje w Genui, to lepiej go dostarczyć do Milanu. Milan też może zrobić na tym po prostu biznes, zarobi i sprzedadzą go za później 60 czy 80 milionów euro, tak, za rok czy za dwa lata, bo on ma potencjał, on ma wszystkie po prostu możliwości ku temu, on na przykład lepiej gra głową w tym wieku niż Robert Lewandowski, ma podejście bardzo dobre, jest cierpliwy, nie spala się, sodówka mu nie uderzyła, to też jest bardzo ważna sprawa, tak, to jest piłkarz, coś pokroju Roberta Lewandowskiego, chociaż ja uważam, że Robert więcej musiał po prostu pracy włożyć w to, tutaj tak, nie miał takiego talentu, Piątek według mnie troszeczkę ma więcej tego talentu. Bez urazy, tak, nie mówię, czy jest jeden, czy po prostu gorszy, czy drugi. Natomiast rzeczywiście Piątek jest fenomenalny w tym, tak? No nie można zostawić tak naprawdę tego zawodnika, który bombie bramkę w bramkę. To wiecie, to tak samo jak tutaj z piłkarzami, że niektórzy piłkarze, jak byli młodzikami, to grali z rocznikami starszymi o rok czy o dwa. No bo jeżeli jest lepszy, tak, od swoich rówieśników, to musi iść dalej. Tak jest w piłce nożnej. Musi iść dalej, żeby się rozwijał, żeby był tym generalnym piłkarzem, a w przypadku Piątka to może być po prostu krok praktycznie krok o dwa stopnie wyżej. Real Madryt, trzeba też pamiętać, że, bo tutaj często był przymierzany właśnie do Realu Madryt, że Real Madryt chce określonego tak naprawdę zawodnika o określonej charakterystyce, tak? Oni chcą tego zawodnika między 27 a 31 rokiem życia z najwyższego topu, tak? To jest cała gradacja wychowaniem zawodnika, kto inny się zajmuje, pierwsze kroki stawia kto inny w klubach, natomiast Real chce już tą wisienkę na torcie, tak? W najlepszej formie, najlepszej dyspozycji, z techniką, z ograniem, z dość
doświadczeniem i takich chcą zawodników, a gdzieś Piątek właśnie to by było za szybki krok dla Piątka, tak? Ja uważam, że on jak będzie, będąc w Milanie, to z Milanu spokojnie będzie to krok do Barcelony czy do Realu Madryt. Natomiast no, mało to było prawdopodobne, żeby z Genui poszedł do tutaj, do po prostu Realu czy do Barcelony, chyba żeby no, mieli jakieś tutaj przekonanie do niego, tak? No ale mówię, tutaj te osoby, skauci, którzy robią badania rynku, no to oni są bardzo tacy jeszcze do Polski uprzedzeni. Co prawda Robert Lewandowski, niektórzy tam piłkarze Szczęsny i tak dalej, oni obalają te mity piłkarzy z Polski, co w latach 90. Natomiast rzeczywiście tutaj według mnie po Milanie Piątek spokojnie może pójść do Barcelony czy do po prostu do Realu Madryt albo do innego wielkiego klubu, bo ma potencjał, tak? Widać, że ma ogromny po prostu potencjał. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Także ja jestem spokojny, tak? Jeżeli chodzi o Piątkę, spokojnie sobie da radę w Milanie. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jestem też ciekaw waszej opinii na temat Piątka. Napiszcie w komentarzach, co na temat sądzicie, czy według was to jest dobry krok, że poszedł do Milanu, czy też nie. Ja uważam, że to nawet jest dobry pod względem językowym, że on w Milanie będzie grał po prostu kolejne tak naprawdę miesiące, a może rok czy dwa, ogra się. I to też jest dobre, że on będzie musiał skupić na piłce nożnej, a nie tak naprawdę na nauce języka, tak? Jakby poszedł znowu do Hiszpanii, czy do Bundesligi, albo no może do Anglii, to by ten język szybko przyswoił, tak? Ale tutaj rzeczywiście będzie mógł się skupić na tym, żeby jak najszybciej wejść w drużynę, żeby po prostu zaadaptować się, a nie kwestie tutaj językowe, tak? Żeby przyswajać, także to też jest kolejny plus akurat na tym etapie, którym on jest w rozwoju. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się.